niedzielę z Przemszy w rejonie oczyszczalni ścieków w Jeleniu-Dębie wyłowiono nagie ciało mężczyzny. Topielca w rzece znalazła kobieta, która tamtędy spacerowała. Od razu wezwała ona policję. Ciało było nagie i dryfowało na gałęzi. Kilka minut po godzinie 13 otrzymaliśmy informację, że w korycie rzeki Przemszy w dzielnicy Jeleń-Dąb znajdują się najprawdopodobniej zwłoki człowieka. O tym fakcie poinformowała nas kobieta, która jak co dzień spaceruje brzegiem rzeki. Po chwili w tym miejscu znajdował się już patrol policji, który niestety potwierdził, że w rzece znajduje się człowiek. Policjanci poprosili o pomoc funkcjonariuszy Straży Pożarnej, którzy przy pomocy sprzętu wyciągnęli ciało na brzeg. Czynności grupy dochodzeniowo-śledczej były nadzorowane przez prokuraturę, która poleciła zabezpieczyć ciało do przeprowadzenia badania sekcyjnego. Ze wstępnych ustaleń policji wynika, że ciało mogło znajdować się w rzece kilka dni. Policja próbuje ustalić teraz tożsamość mężczyzny. Od wczesnych godzin rannych trwa identyfikacja tego ciała. Policjanci, którzy na co dzień zajmują się takimi sprawami, podjęli już współpracę z jednostkami sąsiadującymi, czyli Mysłowice, Sosnowiec, Krzanów. Przeszukiwane są m.in. bazy osób zaginionych. Postępowanie toczy się pod nadzorem prokuratury w Jaworznie.